dwa dni do świąt, kilka stopni poniżej zera, a pan w stroju Mikołaja wyjeżdża na rower na miasto. Dlaczego? Lubię rower. 16 lat sam jeździłem w zawodach. Pogoda jest piękna. Cel jest bardzo rozsądny, mądry. A w jakim celu pan jedzie dzisiaj w masie krytycznej? Żeby była nowa ścieżka rowerowa do Nierzymia. Jest tak zimno, że gdyby nie święta, to ludziom by się z domu nie chciało wyjść, a wy wychodzicie, by pojeździć na rowerze. Dlaczego? Dlatego, że większość z nas i tak używa roweru jako corocznego środka transportu, więc nawet zimą. Myślę, że dla większości to nie jest jednak aż tak duży problem, po prostu wystarczy się cieplej ubrać i na tym rowerze da się spokojnie wytrzymać. Centrum miasta jest pięknie tutaj przybrane, jest sobota, za dwa dni, za trzy dni są święta. Chcieliśmy też coś zrobić, żeby tą atmosferę świąteczną jeszcze podgrzać w mieście. A dlaczego ta masa krytyczna odbywa się zimą? Jedna przyczyna jest taka, że część rowerzystów chciała, żeby jednak zimą też zorganizować masę. A druga sprawa to właśnie chcieliśmy też zorganizować coś na zasadzie takiego właśnie happeningu około świąt, czyli właśnie czapeczki Mikołaja lub całe stroje Mikołaja. No tak, pokazać się z troszkę innej strony. Właśnie.